z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle. A co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają 2 wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Drodzy internauci, w 12 niedzielę w ciągu roku słyszymy zaproszenie Jezusa skierowane do mnie i do ciebie, do każdego człowieka. Słyszeliśmy słowa na początku: wtedy Jezus powiedział do swoich apostołów. Nie ma dzisiaj mowy powiedział do uczniów, ale do apostołów. Słowo apostello, apostoł, to znaczy posłany. Każdy z nas jest posłany. Mamy tego świadomość. Dlatego dzisiaj taki mały rachunek sumienia, który czyni nam Pan Jezus. Nie ma nic zakrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Otóż moja relacja z Panem Jezusem zawsze ma charakter wewnętrzny, intymny, charakter osobisty. A zatem doświadczenie wiary, doświadczenie obecności Jezusa jest sprawą osobistą, ale nie jest to sprawa prywatna. Mówi Pan Jezus: nie ma nic tajemnego, co by nie wyszło na jaw. I tak dokładnie jest. Osobiste spotkanie Jezusa nie jest sprawą prywatną, ale sprawą publiczną. Kiedy już wewnętrznie spotkam Jezusa, kiedy z Nim się zaprzyjaźnię, kiedy mogę mówić o mojej zażyłości z Jezusem, wówczas wychodzę na dachy i rozgłaszam. Wówczas staję, jak tutaj w tym miejscu, na początku autostrady A1 i chciałoby się powiedzieć: jadę przez całą Europę. Głoszę to, że Jezus jest moim Panem, jest tym, który jest aktywnym uczestnikiem mojego życia. Co mówi Jezus w Ewangelii? Słyszeliśmy przed momentem: do każdego więc, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Przyznajemy się tak naprawdę kilka razy tylko do Pana Jezusa. Kilka razy. W biurze parafialnym, gdy idziemy zgłosić dziecko do chrztu, potem gdy idziemy po metrykę, aby wstąpić w sakramentalny związek małżeński. No i jeszcze po drodze może kilka, 2, 3, 4 razy. No i potem na koniec, kiedy przechodzimy do domu Ojca. A tu chodzi zupełnie o coś innego. Mówcie światu, że ja jestem. Bądźcie moimi uczniami. A zatem, siostry i bracia, drodzy internauci, przeżywając dzisiaj 12 niedzielę w ciągu roku, bądźmy apostołami Pana Jezusa. Kiedy jeszcze jesteśmy w naszych domach, w kościołach domowych, kiedy coraz już odważniej, ale z odpowiedzialnością wychodzimy na ulicę, kiedy patrzymy na nadchodzące wakacje, myślmy o tym, aby sobą zaświadczyć. Łatwo mówić, ale lepiej działać. Słowa pouczają, a czyny pociągają. Verba docent, exempla trahunt. Wszystkiego dobrego, smacznej popołudniowej kawy i pysznego sernika. Szczęść Boże!